Witam Państwa bardzo serdecznie, chciałem powiedzieć o pewnej nowej opcji, która powstała w projekcie Gooseberry, a która nazywa się Follow. I opcja ta dotyczy tak naprawdę sposobów wyświetlania pewnych narzędzi w blenderze. Otóż pamiętacie zapewne, że jeżeli mamy naszą pozycję czasu w timelinerze blisko krawędzi okna, to odpalenie animacji i jej kontynuacja odbywa się poza tym oknem i tracimy jakby z oczu ten zielony wskaźnik, który pokazuje bieżącą pozycję. W tym momencie dostępna jest opcja Follow, którą możemy sobie włączyć z menu Playback w oknie Timelinera. I w tym momencie będzie to działało w ten sposób, że jeżeli nasz wskaźnik bieżącej klatki opuści okno, to wtedy okno się przewinie i ustawi się on tak, że będzie po lewej stronie. Uruchamiam teraz animację, której oczywiście tutaj nie ma, ale sam system będzie działał. No i zobaczmy jak to działa. Leci strzałka, pach i jest już po drugiej stronie. I tak to będzie działało elegancko, w zasadzie bez końca. Teraz... Działa to dokładnie w każdym możliwym miejscu, czyli na przykład w edytorze wideo, jeżeli tutaj wyjdę poza obszar, on jest tutaj bardzo przeskalowany, więc zaraz powinien zniknąć, zaraz zobaczymy. Tak, to widać, że pojawił się na samym początku i super. Tak samo mamy w edytorze animacji, mamy tutaj okno krzywy, edytora, krzywych do uprzedzić oraz action editor. Jeżeli się ustawię na przykład tutaj, to widać, że za chwilkę dojedziemy do końca i w oknie krzywych nastąpi przeskok. Akurat nie nastąpił, ale to dlatego, że powinniśmy sprawdzić, czy to zostało włączone. Widać, że nie było włączone. Włączam, czy włączam. I teraz jeszcze raz. Przeskok i już jesteśmy w nowej pozycji na osi. Tak samo w timelinerze. I tak samo będzie w dołu przycie. Jeżeli będę gdzieś tutaj. Ciach, nastąpił przeskok i jest w porządku. I tak samo w Action Editorze. Także opcja jest bardzo przydatna, szczególnie wtedy, kiedy chcemy śledzić bieżącą pozycję naszego odtwarzanego filmu albo animacji i chcemy później, na przykład, przez Alt A się zatrzymać w tym właśnie miejscu. W przypadku, kiedy nie widać tego miejsca, bo jest ono wysunięte gdzieś poza okno, czasami jest kłopotliwe znalezienie go. No, jest to po prostu taki mały feature troszeczkę uprzemijający pracę. No i tyle. Dziękuję bardzo.